41 do 44 po 20 minutach gry dla Polfarmy Starogard Gdański. Czarni muszą powalczyć, żeby wyrównać, ale na razie dwa pierwsze punkty w trzeciej kwarcie tego meczu zdobywają podopieczni Budzinowska Sad, dokładnie Lichodziejewski, zawodnik notabene urodzony w Słupsku. I dodatkowo jeszcze jeden rzut, a więc na tablicy jest 41 do 46. Losy tego spotkania odwróciły się w błyskawicznym tempie. Na szczęście dla słupskiej ekipy rzut nieskuteczny zebrał Nowakowski, rozpoczyna Trice. Lutson za trzy, niecelnie, walczymy jeszcze o tą piłkę. No i powtórka z historii. Nie ma faulów ataku, chociaż z tym wysuniętym kolanem szedł do przodu Dabkus. 43 do 46. Lichodziejewski za trzy, niecelnie, kto zbierze? Price uprzedził Cartera. Nie widział. Jest, ma kłopoty sędzia. Sędziowie nie zauważyli, więc dają piłkę Spornok. Kto będzie rozpoczynał? A, rzut sędziowski będzie. Piłka dla czarnych. Nowakowski. No i zbita piłka przez Lichodziejewskiego. 43 do 46. Nowakowski. Pół dystansu i trafia. 45 do 46, 8 minut 36 sekund do końca kwarty trzeciej. Majewski do McColleya, ponownie Majewski bezproblemowo zdobywa kolejne punkty. Powiększa się prowadzenie 45 do 48, przegrywa Energia Czarni Słupsk z Polfarmą Starogard Gdański. Roderick Trice do Dabkusa, Kostrzewski. Nowakowski prosto w ręce. No i niestety przegrywamy pod koszem wyraźnie. Ja zwracam uwagę, że w słupskiej ekipie 10 punktów Dabkusa, 2 punkty Nicholsona. Spoglądam na wysokich zawodników. No, jeszcze możemy doliczyć 4 punkty Nowakowskiemu, który tam operuje w strefie podkoszowej. I ci panowie mają mniej, jak ma sam ten, który najwięcej rzuca w tym meczu, a 24 punkty Ben McCulley zdobył. Kolejne 2 punkty dla Polfarmy Starogard Gdański i odskakuje na 5 punktów. 45 do 50. Majewski. Niecelnie wszedł tam na dobitkę Lichodziejewski. No i niestety nie udało się opanować tej piłki. Będą zmiany w słupskiej ekipie. Jest Dudkiewicz, jest Nicholson, Nowakowski poza boiskiem. Levi Natson także opuszcza parkiet. Mamy Trice'a, Dudkiewicza, Nicholsona, Dabkusa, Kostrzewskiego w Słupsku. No i proszę, blokujemy dostęp do kosza, dokładnie Dabkus i Nicholson, Dudkiewicz, Price. Siedem minut, 13 sekund do zakończenia trzeciej kwarty tego meczu. Price. Thank you.
Łoczno tam niesamowicie jest pod koszem. Walczą w obronie farmaceuci lub jak kto woli tabletki. Lichodziejewski, my dopiero wracamy do obrony i proszę. 45 do 52. Co robić? Trzeba wziąć minutową przerwę w grze. Jak tam zdobycze punktowe poszczególnych zawodników? Nadal najskuteczniejszym zawodnikiem tego meczu rzutowo jest Ben McCulley, 26 oczek. Drugi ze słupskiej ekipy tym razem, Valdas Dabkus, 12 punktów. 9 oczek uzbierało się na koncie Marcina Dudkiewicza i Levi Knudsona. Natomiast w drużynie Polfarny Starogard Gdański poza Benem McCullejem pozostali zawodnicy niezbyt dobrze rzucają. 5 punktów ma Carter, 5 punktów ma także Majewski, natomiast nie widać kolejnych jakichś takich liderów strzelb, jeśli chodzi o to, kto najcelniej dzisiaj i najwięcej oddaje tych rzutów. 45 do 52, 6 minut 47 sekund wciąż prowadzą goście Polfarma Starogard Gdański w meczu z Energą Czarnymi Słupsk. Energa powraca już na parkiet w następującym składzie. Jest Nicholson, jest Dudkiewicz, jest Dabkus, jest Brandwein, a także Kostrzewski. A w drużynie Polfarmy Starogard Gdański... Dokładnie Carter, Majewski, Lichodziejewski, McCulley. No i oczywiście oznaczony numerem 6 Kacper Radwański. Piłka dla energetyków. Brandwein, Kostrzewski, Dabkus, penetracja pola podkoszowego, rzut nieskuteczny, ale i faul Lichodziejewskiego. W twarz uderzenie, tak. Będą dwa rzuty z linii przewinień osobistych. Valdas Dabkus. ...46-52. I 47-52. Dorobek punktowy Dabkusa wzrasta do 14 punktów w tym meczu. Najlepiej rzucający w słupskiej ekipie. Strata. Pogubili się, ale proszę, jak Radwański wraca po tym, jak... fatalnie podawał. Dabkus nie chce rzucać za trzy. Dwutakt, ręka w górę. I są dwa kolejne punkty. 49-52. Majewski. Nowak Koleja. Jest faul Dabkusa. W sumie. Nie ma faulu w ataku. Jest przewinienie Litwina. 49-52. 5 minut 51 sekund. Proszę, jak oblicze drużyny w ciągu kilku tygodni może się wyraźnie zmienić. Czarni robili co chcieli w meczu numer 1 z Polfarmą Starogard Gdański. Carter za 3, proszę Państwa. A więc 49-55. Carter na obwodzie, McCulley pod koszem. Jest taki wynik, jaki jest. Faul Radwańskiego. Dabkus. Jest faul. To już trzecie przewinienie Kacpra Radwańskiego w ciągu kilkudziesięciu sekund, opuszcza boisko. W jego miejsce wchodzi Nowakowski z numerem 5.
Brandwein. Dutkiewicz. Brandwein. Wjeżdżamy pod kosz. Są dwa punkty. 51 do 55. Odpowiedź gości. Zatrzy Lichodziejewski tym razem niecelnie. Blisko tam było zbiórki. Nie udało się. 5 minut do końca trzeciej kwarty. A ja przypominam, pierwszą wygrali energetycy. 23 do 13. Potem było jeszcze 5 minut dobrej gry w wykonaniu Czarnek, ale o czwarte 5 minut tego meczu należało już do zespołu Polfarmy. I to zespół Budzinauskasa opuszczał po 20 minutach parkiet jako drużyna z większą liczbą zdobytych punktów. Po 20 minutach było 41 do 44. A teraz przewaga. Jeszcze o jeden punkt większa dla zespołu gości, 51 do 55. W słupskiej ekipie zmiany Dabkus i Kostrzewski opuścili boisko, w ich miejsce Tomaszek i Nutson. A na linii rzutów przewinień osobistych z drużyny Polfarmy Starogard Gdański z numerem 15 Łukasz Majewski. Skutecznie 51 do 56 prowadzi Polfarma Starogard Gdański. Przed nami drugi rzut Majewskiego i drugi skuteczny. 51 do 57 przegrywa Energa Czarni Słupsk z Polfarmą Starogard Gdański na 4 minuty 55 sekund do końca. I na tablicy wyników 51 do 58. 4 minuty 52 sekundy do końca. Brandwein. Tomaszek, ten już musi uważać, ma 4 przewidzenia na swoim koncie. Gramy dwójką wysokich. Tomaszek, proszę. Nad rękami McHaleya, ten się uśmiecha, ale tego typu sytuacje oczywiście denerwują. Majewski. Nie bardzo wiadomo, do kogo to miało być. Kontra w wykonaniu Czarnych i akcja zatrzymana faulem przez Cartera. Nie będzie rzutów. To drugie przewinienie Cartera w tym meczu. Bardzo zadowolony Carter z siebie. Gdyby nie zatrzymał Marcina Dutkiewicza, byłyby być może punkty. Zatrzymujemy tak, żeby nie było punktów. Dutkiewicz. Nie udało się w kontrze, to udało się z wypracowanej pozycji. 56 do 58. Przewaga Polfarmy topnieje do 2 punktów. Carter. Majewski. McCulley. Nie ograł tym razem Tomaszka. No i proszę. Lepsza obrona w wykonaniu energetyków i jest 56 do 58. Piłka dla Czarnych. Brandwein. Tomaszek. Nutson. Dutkiewicz. Do Brandweina ten z dystansu. Skutecznie. I Czarni wychodzą na jednopunktowe prowadzenie. Ratują nas te trójki. McCulley w powietrzu, proszę. Ograł Tomaszka. Nie przestraszył się stojącego pod koszem Nicholsona. I są 2 punkty. A więc znowu na prowadzeniu Polfarma. 59 do 60. Będzie faul w ataku. Lutsona jest. Zbyszek Białek złapał Amerykanina na faul w ataku. Zmiana. Jest zmiana. Nicholson. Przepraszam, Lutsona. Nicholson poza boiskiem. Dabkus ponownie na parkiecie. Przy piłce Carter.
Białek nie zdecydował się na rzut za trzy, nie wyszedł za dwa, ale walka o piłkę. Proszę Państwa, nie ma co dyskutować. 59-62. 2 minuty 27 sekund. Pomocą słupskiej drużynie ruszyli kibice. Brandwein. Dwa punkty Knudsona. Z penetracji. Odnotujmy. Poszła strata. Walka wręcz w parterze o te piłki. I McCulley skutecznie. 61 do 64. Prowadzi. Minuta 46 do końca. Na prowadzeniu zespół Polfarmy. Trzypunktowe. Brandwein. Oj, woli walki nie można, proszę Państwa, odmówić zawodnikom obu drużyn. Teraz faul w ataku. Waldasa Dabkusa, czwarte przewinienie tego zawodnika. Niedobrze. Carter. Białek nie decyduje się na rzuty za trzy. A przecież potrafi rzucać. I zna gryfie jak własną kieszeń. Ma swoją klepkę. Piłka jednak do Cartera. Ten do Sarzało. Sarzało nie trafia. Walczy Knudson na zbiórce. Brandwein. Prosi o zasłonę Tomaszka. Jest. Dabkus. Był faulowany. Odniosłem wrażenie, że Waldas Dabkus był ewidentnie faulowany. Sędziowie są innego zdania. 61 do 64, 54 sekundy do końca trzeciej kwarty tego meczu. W takich spornych sytuacjach przydałyby się powtórki wzorem lig zachodnich. Tak jednak jesteśmy wyłącznie z decyzjami arbitrów. Białek. Zablokowany przez Tomaszka i Nicholsona, ale tylko przez chwilę. Niecelnie. McCulley. Ten to wie, gdzie ta piłka będzie spadać. Proszę, Carter. 17 sekund mają na dogranie akcji. 21 sekund do końca kwarty. McCulley za trzy. Niecelnie, kto zbierze Nicholson. Musimy grać szybko, mamy 12 sekund. Knudson do Tomaszka, Tomaszek za dwa, celnie. 63 do 64 po 30 minutach gry w Gryfi. W meczu pomiędzy Energą Czarnymi Sud a Polfarmą Starogard Gdański. Dwie minuty na uspokojenie nerwów i wracamy do gry. Za nieco ponad minutę obydwa zespoły powrócą na parkiet, a my tymczasem zaglądamy do statystyk. Punkty po szybkim ataku nadal niepodważalnie lepsza Polfarma Starogard Gdański, 15 do 6. Punkty ze strat także lepsi goście ze Starogardu Gdańskiego, 21 do 10. Punkty drugiej szansy,
9 do 8. Tutaj także Energa Czarnisłupsk muszą uznać wyższość gości. Jeżeli chodzi o liczbę strat, tutaj także czarni wypadają gorzej. 14 strat do 10. A jeżeli powiemy o asystach, tutaj niestety również w tych elementach nie za dobrze wypadają gospodarze dzisiejszego spotkania. Energetycy popełnili 12 asyst, a więcej o 2 asysty mają goście. Statystycznie po tym takim przełomowym momencie, w którym do głosu zdecydowanie doszli goście ze Starogardu Gdańskiego, czarni są zespołem słabszym. Miejmy nadzieję dla słupskiej publiczności, że w kwarcie ostatniej, w ostatnich 10 minutach czarni zmienią swój wizerunek, pokazując, że są zespołem mocnym i tak samo dobrym jak w meczu numer 1 z Polfarmą Starogard Gdańskim, który wygrali. Makej, Nowakowski, Białek, Majewski i Carter. Białek teraz za 3 i otwarcie kwarty przez Zbigniewa Białka. 63 do 67. Price na rozegraniu, Knudson. Naciskali tam zawodnicy ze Słupska. Price za 2. Nie przestraszył się Cartera. I mamy 65-67. Carter, przed nim Price. Próba rzutu z dystansu Cartera. Carter się nie bał tego, czego bał się Nowakowski. No ale co z tego, jak mamy kolejne punkty? I 5 punktów prowadzenia gości. Jest 65 do 70 dla Polfarmy Starogard Gdański. Price. Tomaszek, Kostrzewski. Nie przebijemy się w tą strefę podkoszową. 2 sekundy, no rzut rozpaczy, niecelnie. Ale jeszcze tam jest, no i brawo! Oddycham z ulgą, Nicholson, 2 punkty. 67 do 70. Carter po zasłonie Białka. No, ma, no i Białek znowu, czyżby powtórka z rozrywki? Na szczęście nie. No i teraz... Nie ma faulu, nie ma faulu. Zmęczony Carter opuszcza boisko. Nie. Wraca. W jakiejś krótkiej polemice z kibicem. Trwa kosmetyka parkietu. 67 do 70. Price. 8 minut, 13 sekund do końca tego meczu. Tomaszek do Knudsona. Levi Knudson do Nicholsona. I jak chciałoby się, aby... No i teraz, robi to. No i proszę. Pod kosz, pod kosz, pod kosz. To jest takie powoli przebijanie się niczym głową w mur, ale skuteczne. 69 do 70. Jeden punkt. Lepiej Polfarma Starogard Gdański. McCauley. Przerzucił, zebrał Trice. Roderick Trice do Kostrzewskiego, ten do Tomaszka. Tomaszek, no i faulowany Tomaszek tym razem przez... McCauley'a. McCauley'a. ...69 do 70. Pierwszy czas dla trenera gości w tej kwarcie. Minutowa przerwa w grze. Trzecia kwarta wygrana przez Słupszczan, 22 do 20, ale to wszystko za mało. Tylko na chwilę energetycy wyszli na prowadzenie, a teraz można powiedzieć, sytuacja może zmienić się niemal w każdej sekundzie. Thank you.
69 do 70. Czarni wykorzystują każdą okazję, żeby odpocząć za boczną linią, ale sędziowie zachęcają drużynę w czarnych spodenkach i czarnych koszulkach do wyjścia na parkiet. Robert Tomaszek na linii rzutów wolnych. Dwa celne i czarni na prowadzeniu. Ale najpierw trzeba trafić. Skutecznie. W tym remis. Sezonie 60% skuteczności Roberta Tomaszka w rzutach z linii przewinień osobistych. Czy poprawi statystyki? Niestety. Szósty remis w tym spotkaniu. Knudson. 2-3. Wrócili zawodnicy do obrony. Wolfarmy. Nicholson. A! Zawiesił się na koszu. Bo to było ładne. I prowadzą Słupszczanie 72 do 70. A do końca tego meczu 6 minut 48 sekund. Carter. Miałem wrażenie, jakby chciał go podnieść. Co? Levi Knudson. Nie, to był błąd kroków. No, sędziowie pokazują sytuacja rzutu sędziowskiego. Ale piłka dla czarnych. Lichodziejewski na parkiecie. No tak, on teraz będzie oczywiście pilnował Nicholsona. Ja się wcale nie dziwię. Price na rozegraniu. Tomaszek. Price. Och, jaki aż szkoda. 72 do 70. No była sytuacja rzutowa, nie zdecydował się Nowakowski. Lichodziejewski nie chce rzucać z dystansu. Lichodziejewski za trzy i trafia. I znowu odwrotna sytuacja, 73 do 72. Tym razem prowadzi Polfarma Starogard Gdański przy piłce Roderick Trice. A do wejścia ponownego na parkiet szykuje się Odet Brandwein. Tomaszek. Dziewiąta zmiana prowadzenia w tym meczu. Uwaga, Tomaszek za dwa. Szybko wyprowadzony rzut. Mało precyzyjnie. Znowu Nowakowski. McHaley. Nie ma faulu w ataku. Majewski za trzy, proszę Państwa, i trafia. 72 do 76, 5 minut 25 sekund do zakończenia tego meczu. W tym sezonie rozgrywek Tauron Basket Ligi nie przypominam sobie spotkania w słupskiej hali Gryfia, w którym tak często zmieniałby się prowadzący. A nic, to się może oczywiście podobać publiczności. Ja myślę, że część z kibiców myślała, że zespół ze Słupska łatwiej upora się z Polfarmą, ale my byliśmy przygotowani na zacięte spotkanie, bo Budzinauskas poprzestawiał grę zespołu po trenerze Kamińskim. No i ten jest po prostu zespołem efektywniejszym, tak bym powiedział, wyraźnie rozegrał się Carter. Niewiele zmieniła się kadra, zmieniło się filozofia gry. Filozofia gry. Odblokował się Białek, co widać chociażby na słupskim parkiecie. I mamy decydujące 5 minut 25 sekund do końca tego meczu. I 4 punkty przewagi zespołu ze Starogardu Gdańskiego.
Dutkiewicz, Tomaszek, Nicholson, Brandweil i Knudson. W składzie słupskiej ekipy, a tu znowu z numerem szóstym na parkiecie pojawia się Radwański, jest Lichodziejewski, jest oczywiście McCauley, Nowakowski i Majewski. Dutkiewicz. Moglibyśmy odpowiedzieć trójkami, wtedy by było lepiej. Dutkiewicz za trzy. Niecelnie. No i proszę. Zebrał Radwański. Przy piłce Nowakowski. Majewski. McCauley. Hop. Skutecznie. 72 do 76. Do 78 już. Kolejne dwa punkty na tablicy. Prowadzenie wzrosło do 6 punktów. Polfarmy Starogard Gdański przy piłce Dutkiewicz. Tomaszek. Niecelnie zebrał Nicholson, próbował poprawić. Jeszcze będzie faul. Drugie przewidzienie Lichodziejewskiego. Nicholson staje na linii rzutów wolnych. 4 minuty. Cztery, 26 do końca kwarty, a właściwie meczu 72-78. Skutecznie. Przewaga gości topnieje do 5 punktów. Czy zmieni się na 4? Skutecznie tak się dzieje. 74 do 78. Na parkiet powraca Carter w miejsce Radwańskiego. Majewski. No i teraz próbuje McCauley zatrzymać Tomaszek. Błąd kroków. Dutkiewicz do Brandweina. Cztery minuty do końca meczu. Czteropunktowe prowadzenie zespołu gości. Indywidualna akcja. Można powiedzieć, wszedł jak w masło. I 76-78. Carter. Lichodziejewski, nie będzie rzutu za trzy. McCauley. Tyłkiem przepychający się tam dokładnie z Tomaszkiem i zatrzymywany także przez Nicholsona. Czwarte przewidzienie. Nie, Tomaszka. Nicholson. Nicholsona. Czwarte przewidzienie Nicholsona. Tak jest, było wyraźnie widać. Niedobrze, bo po 4 przewinienia na swoim koncie mają Valdas Dabkus, Robert Tomaszek i Jamie Gedry Nicholson. I Dabkus już przygotowany do wejścia. Zmienia Nicholson będzie odpoczywał. No tak, chce chyba na ostatnią minutę zatrzymać jeszcze Nicholsona, bo ten może tam powalczyć pod tymi koszami. No i proszę, dwa celne rzuty, 76 do 80. Knudson. Do Dutkiewicza, Dutkiewicz ponownie do Knudsona. Rzut i przerzut, niestety niecelnie.
76 do 80, 3 minuty 9 sekund do końca meczu, w którym prowadzą goście ze Starogardu Gdańskiego. Carter przy piłce. Na parkiecie Brandwein, ale nie ma reakcji sędziów. Tańczy z tą piłką Nowakowski. Błąd 24 sekund. 76 do 80. 2 minuty 50 sekund do zakończenia. Mobilizacja w obu drużynach. No i rozpoczyna się, można powiedzieć, 160 sekund nerwów. Knudson do Dabkusa, ten niecelnie, nie wchodzą nam te trójki. Carter. Przynajmniej w tej części gry. Carter. Majewski. McCollum. 30 punktów po trzech kwartach.